Jakie dzisiaj mamy święto? No, święto mężczyzna oczywiście. Cudownie, bardzo dobra odpowiedź. Co pani by życzyła wszystkim mężczyznom? Zadowolenia życia i żon. Przede wszystkim. Dziewczyny, czego byście życzyły chłopakom z okazji ich święta? Na pewno dużo zdrówka, szczęścia, miłości. No i pieniędzy, tak? Dobra, no teraz masz trudniej, bo musisz wymyślić coś, co się nie powtarza. No to jakiejś dobrej dziewczyny, partii na przyszłość. Nie wiem, super osiągnięć w nauce, w pracy. Co pani by życzyła mężowi dzisiaj z okazji jego święta? Życzę mu zdrowia, bo trochę mu tam szwankuje. I żeby mu wszystko się poukładało, bo ma trochę takich rzeczy, żeby do poukładania. Dużo pieniędzy też przede wszystkim. No i szczęścia w życiu, tak? No dużo miłości i uśmiechu. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji ich dnia. Dużo szczęścia, radości, jakiejś takiej większej odwagi, śmiałości. I generalnie wszystkiego, co najlepsze, zasługują. No na pewno dużo zdrówka, szczęścia. Żebyś tak na nas nie denerwowali. Myślę, to jest bardzo trudne pytanie. Żeby mieli dużo siły, żeby nanosić nasze torebki z zakupami. Wszystkiego co najlepsze, proszę pana. Mimo wszystko. Ciężko jest jednak z nami wytrzymać, więc uważam, że wytrwałości. Dużo wytrwałości. Zdrowia przede wszystkim. Rozumu trochę. I tolerancji. Wszystkiego najlepszego wszystkim panom. Dużo uśmiechu, radości, pomyślności, zadowolenia z żon, dziewczyn. No i wszystkiego co najlepsze. Realizacji marzeń wszystkich, co tam się wymarzy. Dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Pociechy z rodzin, jeśli są, jak nie to znalezienia. No wszystkiego najlepszego. A gdzie będę pokazana? Gdzie? No, telewizja, Miejski Dom Kultury, Telewizja Wołomińska. Aha, telewizja to wszystkiego dobrego, żebyście pomagali paniom swoim. Mężczyźnie swojemu zdrowia, bo trochę za dużo leków bierze. Dzisiaj mamy dzień chłopaka. Dobra, i czego pani by życzyła wszystkim mężczyznom z okazji ich święta? Wszystkim panom życzę dużo, dużo zdrowia, dużo miłości, żeby nie bali się wyrażać swoich uczuć, żeby dbali o siebie dla swoich kobiet, żeby pięknie podróżowali, spełniali swoje marzenia. Wszystkim mężczyznom, również policjantom wołomińskim życzę dużo siły, determinacji w dążeniu do swoich zamierzeń, ponieważ każdy kreuje swoją rzeczywistość. No i oczywiście dużo zdrowia, spokoju i radości. Wiadomo, że kobiety od mężczyzn dostają najczęściej kwiaty. A co mężczyźni dostają od kobiet? Ostatnio widziałam takiego mema, że skarpetki i majtki. Ale my dzisiaj dałyśmy naszym chłopakom słodycze. Dorotka dzisiaj od rana biegała i robiła prezenty dla swojego taty, dla swojego brata. Dzisiaj nic. Ponieważ nasi chłopcy mieli prezenty na Dzień Chłopaków we wrześniu, dostali od nas poduszki z podpisem Super Chłopak. A czy jakiś prezent przygotowała pani dzisiaj swoją mężczyźnie? A ja nie jestem prezentem? Rozumiem, czyli we własnej osobie. Oczywiście, jest największy. Tego prezentu nikt mu nie ukradnie. Panowie, z okazji waszego święta życzymy wam wszystkiego najlepszego. No. A i chciałam powiedzieć, że bardzo go kocham.